troszeczkę będzie. Czas jest na negocjacje, na dyskusję, na wymianę informacji. Wasza reprezentacja była tam kilkanaście minut. To jest trochę za krótko, żeby poznać to, co jest istotne dla sprawy i mieć poglądy. Zwracam też uwagę, żeby nie było tak, że walczycie o swoje, a pogarszacie opinię o rolnikach. Ja już nie dopuszczamy, w mojej ocenie jest to, że stygmatyzujecie niepotrzebnie inne reprezentacje i organizacje związkowe. To naprawdę nie było potrzebne, żeby o tych, którzy zostali na sali, mówić źle, bo wieś jest jedna, rolnicy są jedni, nawet jak wiecie, że bardzo jest ciekawe, to podłączy. Nie wiem, do kogo zacznie. Jeszcze raz proszę przekazać. Liczymy bardzo na powrót waszego środowiska do rozmów, bo to jest właściwe miejsce dla poważnego zbawienia Polaków. Poważnie dlaczego by tak kłamiecie? Dlaczego by tak kłamiecie? Lekko nie ma, no jak pan widzi, i tym bardziej więc wszyscy rozsądni ludzie, także media, powinny szukać dobrych rozwiązań, a nie uczestniczyć w nakręcaniu emocji. Ale właśnie myśli pan, że w emocjach da się jakoś dojść do porozumienia? Ale wie pan, na ulicy bardzo trudno jest nie ulegać emocjom. Panie premierze, właśnie tak zaproszenie zostało wystosowane. Kolejny raz.